Na program zaprasza Agencja Artystyczno-Koncertowa Koral, Twój nieodzowny partner przy organizacji imprez z udziałem gwiazd estrady. Witam serdecznie, po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa na program Rozmowy w Izbie Ustarki. Nie zabraknie ciekawych tematów oraz muzycznych akcentów. Choć nie należę do osób przesądnych i czarny kot przebiegający mi drogę nie doprowadza mnie do zakłopotania, to dzisiaj przy 13 odcinku nieco się stresuję, czy wszystko wyjdzie tak, jak wyjść powinno. Czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nie obchodzi nas, czy pada deszcz, przecież parasolki mamy też. Grunt to uśmiech mieć na twarzy, spełniać to, co nam się marzy. I nieważne dokąd, kiedy, gdzie, świat zagadką dla nas wielką jest. Odpowiedzi w mig znajdziemy, gdy go razem zdobędziemy. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Pakuj zaraz też i bagaż swój, smak podróży razem z nami czuj. I wyruszaj z kobietami, co śpiewają z walizkami. Nawet gdybyś dzisiaj wahał się, to wnet razem przekonamy cię, że potrzeba tak niewiele, by być naszym przyjacielem. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Powstrzyma nas, my przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas,
pociągu wsiadać czas. Nic, naprawdę nic nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Bez wątpienia miejscowość, w której sporo się dzieje. Niejednokrotnie miałem okazję w niej gościć. Dzisiaj nieco barwniej porozmawiam o sołectwie Krzyżanowice z naszym gościem. Pan Hubert Fichna znalazł czas, by odwiedzić nas dzisiaj w Izbie Ustarki, a tym samym zachęcić do odwiedzenia urokliwego miejsca, jakim jest sołectwo Krzyżanowice. Witam serdecznie. Witam. Panie Hubercie, zanim zagłębimy się w rozmowę, poproszę o nakreślenie plus minus, gdzie lokalizacyjnie na mapie możemy odnaleźć sołectwo Krzyżanowice. Na mapie to tak w samym centrum naszej gminy, czyli siedzibie naszej gminy, która znajduje się w Krzyżanowicach. Można powiedzieć krzyż, jak sama nazwa w Krzyżanowice, jest to jak gdyby połączenie trzech, czterech szlaków, które biegną przez centrum naszego sołectwa. Znajdujemy się w centrum gminy, można by tak powiedzieć. Czyli przejeżdżając od Raciborza w stronę Chałupek, no nie jesteśmy w stanie minąć Krzyżanowic. Nie po prostu prawa. Przejeżdżamy przez Krzyżanowice. Daje się zauważyć w waszym sołectwie wzmożony ruch żeński. Mówię o tym wcale nie przypadkiem, bo większość mężczyzn pracuje poza granicami. Tak już na waszym terenie zresztą jest. Mam rację? Zgadza się. Ale niekoniecznie jest to jakiś kłopotliwy teraz trend, bo to było kiedyś takie bardziej namacalne i wyraziste. Teraz jednak ci mężczyźni co weekend wracają z tych wojaży czy z Austrii, czy z Niemiec. I są co tydzień w domu, także nie ma takiego braku mężczyzn, jakby się wydawało kiedyś. Czyli jeżeli chodzi o statystykę, to w weekendy jest wszystko okej. Okay. Wszystko pasuje. Do końca pierwszej połowy XX wieku, tak przynajmniej się doczytałem, mieszkańcy Krzyżanowic utrzymywali się przeważnie z uprawy roli w niewielkich gospodarstwach. Dwa największe gospodarstwa na tamte czasy o powierzchni ponad 10 hektarów należały do Alojza Kruppy i Franca Lasaka. Jak to jest dzisiaj? W Krzyżanowicach w dalszym ciągu dominuje rolnictwo? Czy się ziemie są w dalszym ciągu uprawiane, tak jak było kiedyś, tylko ja to od dziecka pamiętam, że kiedyś było duże rozdrobnienie. W każdym domu, w każdym gospodarstwie się cokolwiek uprawiało. A w tej chwili zostali, można powiedzieć, ci najwięksi. Zostało 10 czy 15 gospodarstw rolnych, które przede wszystkim uprawiają glebę na naszych tu terenach. Bardzo podobało mi się to stwierdzenie. Pamiętam od dziecka. Tak. Czyli jest pan takim rdzennym mieszkańcem Krzyżanowic? Oczywiście. Od dziecka i pochodzę z rodziny rolniczej i dalej ta ziemia się uprawia w mojej rodzinie. Który rok z kolei trwa ta działalność na rzecz lokalnej społeczności w postaci bycia sołtysem? Oj, druga kadencja, ale wcześniej to się tak udzielałem poprzez członkostwo w Radzie Sołeckiej czy działalności społeczne, poprzez członkostwo Straży Pożarnej czy inne organizacje społeczne. Od dziecka gdyby mam to wpojone, że trzeba po prostu dla społeczności się udzielać, pomagać i tak to się odbywa. A jak to jest na dzień dzisiejszy? Chciałoby się zrobić bardzo dużo w danym sołectwie, jednak z tą młodzieżą chyba coraz trudniej się dogaduje i wyciąga się ich z domu. No ja nie mogę narzekać, bo młodzież jest zawsze się zna do pomocy, zawsze jak się poprosi, to chętni są do pomocy. Wiadomo, są inne nowoczesne czasy, wolą sobie przed komputerami czy przed telefonem siedzieć, ale jeżeli jest jakiś problem, poprosi się młodzież, to udziela się i pomaga. Celowo wcześniej zapytałem o to rolnictwo, bo cyklicznie organizujecie swoje. Parafialno-sołeckie dożynki, czyli tradycyjne podziękowanie za plony. Te imprezy w Krzyżanowicach są organizowane z wielkim zaangażowaniem i z ogromną pompą. To się zgadza. Staramy się zawsze urozmaicić te święto plonów, te dożynki, czy sołeckie, czy parafialno-sołeckie. Zawsze staramy się mieszkańcom zapewnić jak najwięcej atrakcji.
A mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tych atrakcji, wychodzą z domu, bo teraz, no bądźmy szczerzy, jest taki okres, kiedy trudno jest wyciągnąć ludzi z domu, gdziekolwiek. Ja myślę, że jednak tak, czekają, nawet teraz mamy dobę pandemii, jest to wszystko zamrożone i już mam głosy, że czekają na jakiekolwiek imprezy, festyny, eventy, cokolwiek, żeby się działo, żeby mogli wyjść z domu i się zabawić. No mi się wydaje, że ten trend jest jak najbardziej dobry. Osobiście nie ukrywam, miałem okazję kilkakrotnie spotkać się z mieszkańcami sołectwa podczas różnego rodzaju przedsięwzięć odbywających się na terenie Krzyżanowic i podczas tego rodzaju imprez, nie ukrywam, zawsze odnosiłem pozytywne wrażenie. Lokalna społeczność jest bardzo zżyta z sobą i chętna do integracji. To się zgadza. Muszę powiedzieć, że jakiekolwiek imprezy, festyny organizujemy, to jest takie zaangażowanie wszystkich mieszkańców, chętnych oczywiście do pracy, że przygotowanie i cała organizacja jest to bardzo proste i mało uciążliwe. Z informacji historycznych wynika, że Krzyżanowice odwiedzane były przez znane osobistości. Drodzy Państwo, Krzyżanowice odwiedzili m.in. Ludwig van Beethoven czy na przykład Franciszek Liszt. Przekłada się to w jakiś sposób na wzmożony ruch turystyczny na terenie sołectwa? Da się zauważyć, że jest wzmożony ruch turystów, którzy zwiedzają pałac Lichnowskich, właśnie gdzie przebywali ci wymienieni panowie. I teraz ten pałac jest jak gdyby właścicielami, są siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, które tam prowadzą dom opieki społecznej, ale z informacji właśnie sióstr mamy, że chętnie zwiedzają turyści park czy pałac, które się tam właśnie siostry znajdują. Okres wiosenny daje nam się we znaki, tym samym coraz więcej rowerów pojawia się na traktach rowerowych. Czy przez Krzyżanowice przebiega szlak rowerowy? Przebiegają nawet kilka szlaków rowerowych. Jedne w stronę Czyskiej Chaci, czy w stronę Piszcza, a również ostatnio nowo otwarty ścieżka rowerowa w stronę Tworkowa i Bienkowic. A wcześniej też była dawno otwarta i czynna ścieżka rowerowa w stronę Rożkowa. Czyli jak sama nazwa wskazuje, Krzyżanowice tam krzyżują się nawet szlaki rowerowe i wszystkie trakty rowerowe prowadzą do Krzyżanowic. Co warto zobaczyć w Krzyżanowicach? O pałacu już Pan wspomniał. Tak. Już niedaleko pałacu mamy na przykład Muzeum Czarnego Dębu. Bardzo wyśmienite eksponaty. Można zwiedzić, poczytać historię, jak zostały wydobyte przy okazji kopania czy przygotowania polderu Buków. Czy niedaleko właśnie tego Muzeum Dębu mamy Park Liszta, na którym jest postument, pomnik powstańców, którzy walczyli za ziemię tu nasze, w tych terenach. Jeżeli mówimy o skwerze Franciszka Liszta, tak? To takie charakterystyczne miejsce, które wizualnie zmienia się w przeciągu roku. Tak. Staramy się co przy okazji świąt, czy wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych, zmieniać scenki takie rodzajowe, które tam są wyeksponowane przy okazji tych świąt. Zawsze nawiązamy tematem do zbliżających się świąt, które się... Czyli okazjonalnie bywają. Jesteśmy w stanie zauważyć raz tak. Zająca, raz bombkę świąteczną. Dokładnie. I to wszystko przy głównym trakcie drogowym. Dokładnie. Pomiędzy Raciborzem a Chałupkami. Postrzegam Krzyżanowice bardzo pozytywnie i nie ukrywam, że cenię zaangażowanie mieszkańców w to społeczne integrowanie się. Działa u Was na przykład grupa teatralna? Tak, bardzo prężnie działa nasza grupa teatralna. Między innymi jestem też członkiem tej grupy teatralnej. Grupa teatralna zrobiła inscenizację Drogi Krzyżowej. Uh-huh. Czy na przykład grupa teatralna w jakiekolwiek imprezy, festyny, eventy organizuje jakiekolwiek przedstawienia kabaretowe, artystyczne. Czy na przykład przy okazji grupy teatralnej podczas ostatniego kiermaszu bożonarodzeniowego przygotowaliśmy szopkę, żywą szopkę bożonarodzeniową. Proszę. Grupa teatralna prężnie działa w Krzyżanowicach. Czy tylko grupa teatralna? Nie tylko. Mamy bardzo dużo prężnie działających organizacji typu KGW, DFK, Koło Emerytów, czy Straż Pożarna. Prężnie działające mamy i sławny chór, którym dyryguje pan Leonard Fulneczek. Sporo w tych Krzyżanowicach się dzieje, sporo organizacji, stąd też kolejne pytanie. Ilu mieszkańców liczy miejscowość Krzyżanowice? Te dane są jak gdyby nie zawsze dokładne. No, około, można powiedzieć, 1000-1900
do 2000 mieszkańców Krzyżanowic. Jeżeli mówimy o gminie całej Krzyżanowice, tak? To duża miejscowość? Nie największa. Druga pod względem wielkości. Większe jest Tworków, później Krzyżanowice i później Chałupki, Bieńkowice. Jest to druga pod względem wielkości ilości mieszkańców wioska. Sporo dowiedzieliśmy się o sołectwie Krzyżanowice. Teraz pora odwiedzić to sołectwo z naszą kamerą. Krzyżanowice to wieś w Polsce, położona w województwie śląskim w powiecie raciborskim. Miejscowość ta, jak wiele innych wsi na Górnym Śląsku, ma zachowane charakterystyczne ślady dawnego układu osadniczego. Do dziś zachował się centralny, wrzecionowato-wydłużny plac dawnego Nawsia, którego jeden z końców zajmuje kościół. Wieś powstała na przełomie XIII i XIV wieku, a pierwszy zapis znajduje się w dokumentach arcybiskupa gnieźnieńskiego i pochodzi z 1285 roku. Krzyżanowice na przestrzeni wieków należały kolejno do Polski, Czech, Habsburgów, Prus, Niemiec i od 1945 roku ponownie do Polski. Sołtysem wsi Krzyżanowice jest pan Hubert Fichta, który podczas rozmowy wskazał nam najważniejsze miejsca w sołectwie, które warto zobaczyć. Historia parafii krzyżanowickiej i kościoła pod wezwaniem świętej Anny sięga końca XIII wieku. Wtedy to została wspomniana w pismach arcybiskupa gnieźnieńskiego. Z XV wieku pochodzi inny dokument wzmiankujący wspólnotę, rejestr święto Pietrza. Dawniej w miejscu dzisiejszego murowanego kościoła znajdował się drewniany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pałac wzniesiony na rzucie prostokąta zbudowany został w 1700 roku. Od 22 listopada 1775 roku gospodarzem pałacu została rodzina Lichnowskich, posiadająca liczne majątki w okolicach Raciborza i na ziemi opawskiej. Dzięki nowym właścicielom, którzy utrzymywali kontakty z największymi kompozytorami, w pałacu gościli wybitni goście. W 1856 za sprawą księcia Karola von Lichnowski pałac został przebudowany w styl neogotycki. Wzniesiono także murowaną bramę wjazdową. W 1860 roku podczas przebudowy pałacu w jego południowo-wschodnim naroży wzniesiono okrągłą wieżę i salę rycerską, która obecnie pełni rolę kaplicy. Na skwerze Franciszka Liszta stoi odbudowany przez mieszkańców pomnik ofiar I wojny światowej. Do 1965 roku w tym miejscu stał monument zbudowany w okresie międzywojennym. Został zniszczony na polecenie ówczesnej władzy. Przez ponad 40 lat o jego istnieniu przypominały jedynie palące się z okazji Dnia Zmarłych znicze. Uroczystego odsłonięcia miejsca pamięci w postaci pomnika w kształcie podobnego do poprzedniego, lecz bez orła w zwieńczeniu, dokonano w 2011 roku. Odwiedzając Krzyżanowice, naszą uwagę zwraca plenerowe Muzeum Czarnego Dębu. Dąb czarny to nie nazwa gatunku drzewa, lecz drewna zmodyfikowanego w wodzie, drzewa leśnego, dębu szupułkowego. Ogromne czarne pnie dębów, zalegające w piaskach i żwirach nadrzecznych, są dowodem na to, że bywały nad Odrą takie powodzie, które powalały fragmenty lasów żyjących bujnie na terenach w pobliżu tej rzeki. Muzealne eksponaty wydobyte zostały podczas budowy polderu Buków. Warto nadmienić, że w sołectwie działa wiele grup mających na celu integrację lokalnej społeczności. Zaangażowanie mieszkańców w sposób szczególny daje się zauważyć podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych w sołectwie. Należą do nich bez wątpienia coroczne sołecko-parafialne dożynki czy święto chmielowe na wzór monachijskiego Oktoberfestu. Miejscowość Krzyżanowice zlokalizowana jest na głównym trakcie drogowym z Raciborza do Chałupek. Przez sołectwo przebiegają również szlaki rowerowe. Krzyżanowice miały zaszczyt gościć znane osobistości, na przykład 16 września 1913 roku przez wioskę przejeżdżał cesarz Wilhelm II w towarzystwie księcia von Lichnowskiego i małej świty. W 1806 roku gościł tutaj Ludwig van Beethoven, a w latach 1843-1848 trzykrotnie przebywał i tworzył Franciszek Liszt. Zapraszamy do odwiedzenia urokliwego miejsca, jakim są Krzyżanowice. Thank you.
Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci. www.radiobercik.eu. Film z pewnością zachęcił nas do odwiedzenia Krzyżanowic, ale ja, korzystając z obecności sołtysa sołectwa Krzyżanowice, dopytam jeszcze o jeden szczegół. Panie Hubercie, śmirgus dyngus, w sposób szczególny obchodzony w sołectwie Krzyżanowice. U nas się nazywa to śmirgus, czyli jest to taka tradycja od lat, od pradawnych dziejów, pielęgnowana i co roku przez młodzież męską robiona, czyli po prostu o 12 w nocy z pierwszego na drugi dzień świąt, młodzież męska, tylko kawalerowie oczywiście, udają się na wioskę i zbierają jajka czy datki pieniężne, które później wszystko razem zliczają i przekazują na kościół. Taka jest tradycja od lat, pielęgnowana przez młodzież i myślę, że dopóki młodzież jest chętna, to ta tradycja nie umrze, nie upadnie. Czyli takie połączenie przyjemnego i pożytecznego. Tu domyślam się, że płeć piękna nie odmawia otwarcia drzwi. A zdarza się, że są i mokro zlane. Ale potem szczytny cel, przekazujemy te pieniążki, czy te jajka, jak pan wspomniał, na kościół. Barwnie w tych Krzyżanowicach, co zresztą zauważyliśmy nie tylko na filmie, ale przysłuchując się naszej rozmowie w izbie u Starki. Przypomnę, że dzisiaj gościem był pan Hubert Fichna, sołtys sołectwa Krzyżanowice, które na co dzień tętni życiem, a mieszkańcy cechują się wyjątkową gościnnością. I tego chyba pan nie zaprzeczy. Nie zaprzeczam i zapraszam do odwiedzenia naszej miejscowości. Czujemy się zaproszeni. Ja ze swojej strony dziękuję za poświęcony czas i myślę, ja miło spędzony czas przy aromatycznej kawie. Oczywiście, ja również dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Na pewno spełnią się, bo...
13 odcinek. Jak na razie poszło wszystko jak z płatka, czyli zgodnie ze scenariuszem, do którego właśnie zaglądam. Czas na spotkanie ze Starką. Już mam dość tego 13 odcinka. Jakby tego było mało, to jeszcze nie siedzę na swoim stołku. Ach. Ale 13 odcinek, tak jak 13, rozmańcie to bywa. Więc 13 może się wszystko obrócić. Już się tego boję, że się coś zaś zmieni. A tak my to mieli wszystko dopracowane. A czemu się też w Izbie Starki nie może coś zmienić? Może się zmienić. No dekoracje się zmieniają co chwilę, no. Dekoracje, ale ludzie też. Rozmaitych ludzi zaproszasz, a dziś o nie uwierzysz. Kto będzie? I o ciebie zaproszą do Izby u Starki. Tego się nie spodziewał w 13 odcinku, ale czuję się zaszczycony. To w takim razie, Starko, ja się poprawia, ja sobie dobrze siedna, żeby dobrze wyglądać, tak jak zawsze goście w naszym programie. Tak, bo drodzy widzowie, dzisiaj gościmy specjalnego gościa muzycznego, czyli naszego prowadzącego Tomka. Ale takie mam głupie jedno pytanie, bo to tak, rozczytał mnie Tomek Ciba, rozczytał Tomek Koral, to w końcu jako to jest to? Taki ten normalny chłop, kiedy chodzi po tej śląskiej ziemi i nie, no po tej śląskiej ziemi, to jest właśnie ten Tomek Ciba, czyli moje imię i nazwisko, ale że pseudonim artystyczny na scenie też musiał się pojawić, to pojawił się Tomek Koral i w większości tych, którzy kojarzą mnie ze sceną muzyczną, no to też kojarzę mnie z pseudonimem Tomek Koral. A, no to żeś mi teraz wyjaśnił, bo to się głowiła jako to rychtygie. No, ale ten Tomek Koral, pseudonim taki artystyczny, to nie ma, no, że tam teledyski nagrywasz i śpiewasz, ale też i tworzysz jako muzyk i co, i tekściarz? Też tekściarz, też muzyk, bo to tak zależy, Starko, bo to też nie ma tak łatwo siednąć do instrumentu, zagrać i zaraz zaśpiewać. Nie. To albo pierwsze jest tekst, albo pierwsze jest muzyka i dopiero potem ta całość tworzy ten materiał, kiedy można okrasić obrazem, czyli powstowo teledysk. No a co jest lepszy, pierwszy tekst napisać czy muzyka? Bo to mnie też zawsze ciekawi. No to chyba nie ma reguły. Czasami prościej jest mieć ten tekst przed sobą i zacząć grać, komponować. Wtedy to tak wszystko jedno ku drugiemu płynie, ale czasami zdarza się, że wpierw powstała muzyka, a do tej muzyki pisze się tekst. Także nie ma żadnej reguły. Nie ma. No a skąd ci się taki pomysł na taką fajną melodię? Bo masz bardzo fajne te piosenki, takie melodyczne. To taka miłość. Ja się tego, Starko, wcale nie gańbuję, że ja przez 24 lata grał na roztomańtych imprezach weselnych i wyczułem to, przy czym ludzie najbardziej się bawią, co im najbardziej pasuje, kiedy melodia je pod noga, tak jak żeście to sama przed chwilą powiedzieli. A jeszcze mi takie pytanie, kiedy tak fajnie piszesz te pieśniczki, co byś tak padł, jakby ci tak wpadła taka fajna melodia i taki, powiedzmy, jakiś tekst pod do głowy, co by my tak do kupy zaśpiewali, co byś na to padł, taki duet ze Starką. Starko, z tymi duetami to jest tak, że niektórzy bardzo chcą te duety, żeby wypłynąć na plecach tego drugiego. I o was o to nie podejrzewam. A ja ci tam na pleca skokać nie będę, ale tak by my se do kupki zaśpiewali między sobą. Ale myślę, że udałoby się nam stworzyć taki fajny duet i razem by my se pośpiewali. Na przykład o naszej izbie, w której tak dobrze się czujemy. Tak, jak u siebie w domu. No, że Starko, i o was bardziej znam z bojaniu, a nie ze śpiewaniu. Ja nie wiem, jakie są wasze możliwości. A ja też nie wiem, ja tak śpiewam w chałupie, tak wiesz, jako w kuchni, jak se coś waża. Ale się tam ciśnie nie wyda, bo nie wiem, jak to się Starko, jak sprawdziła. Śpiewacie w doma, to reszta domowników jest w doma, czy wszyscy uciekają? Rozmańcie to bywo. Przeważnie ucieczą. Przeważnie ucieczą. No to może ja nie będę ryzykował. No, to zostawimy na potem, co to rozłożymy. Ale nie ty no na scenie, żeś jest artystą takim śpiewającym, kręcącym teledyski, ale też prowadzisz rozmaite imprezy. No i tak to już jest, że na tej scenie chyba czuję się jak ryba w wodzie, prowadząc te imprezy, bo wtedy mogę zarówno ingerować w cały scenariusz tej imprezy, oczywiście w miarę możliwości, no i też poczuć taką, w
cudzysłowie oczywiście, władza nad tą publicznością, czyli odpowiednio ich nakierować na charakter tej imprezy i spiąć wszystko w całość. Poniekąd bardzo ważna rola tego spinania w całość, bo na przykład Starko, macie wyleźć na scenę 17.30, 17.38 jeszcze Was nie ma. Kto ten czas zapewni? No, ten konferencjer czy też prowadzący. No, ale też to tak nie ma lekko wyleźć na ta scena i nie wiedzieć, co będziesz. Też na pewno trzeba czasu, żeby się do tej imprezy przygotować, bo nie każda impreza jest jednakowa. Bo są dożynki, jest biesiada tam jakoś, jest tam jakoś festyny jakiś, no to też odpowiedniego czasu wymaga, też się trzeba przygotować w zależności od imprezy na pewno, prawda? No tak to jest, że trzeba się do każdej roboty przygotować, nie idzie tego tak potraktować, a jakoś tam będzie. Faktycznie przygotowuję się do każdej imprezy, żeby wiedzieć, o czym mogę gadać, co mogę powiedzieć, na co mogę sobie pozwolić i na co zwrócić uwagę. No to fajnie, ale z tego co wiem, bo była też na niejednym festynie, na niejednej biesiadzie, to musisz to poprowadzić superancko, bo ludzie się bawią fajnie przy tym, a najważniejsze, jak ludzie idą na taką biesiadę, żeby się pobawić, uśmiać, to jest najważniejsze, a umieć zabawić publiczność, to jest rychtyk, wielki kunszt. Kiedyś mój kolega powiedział, z ciebie to jest taki, i użył takiego fajnego amerykańskiego stwierdzenia, one man show, czyli taki chłop showman, taki w jednej osobie. I faktycznie coś w tym jest, bo uważam, że największą zaletą prowadzącego konferencjera jest to, że on wychodzi sam i kieruje, w cudzysłowie oczywiście, kieruje całym tym ruchem, publiczności, a tej publiczności jest czasami tysiące. A tu taki boroczek, łysawy, z brzuszkiem, ale zawsze do rady. Bardzo fajnie, ale teraz tak z inszej beczki. Tak ta izba u Starki tu powstała i taki program rozmowy w izbie u Starki. Skąd taki pomysł? Bo to jest Twoja inicjatywa, Twoje prowadzenie i promowanie, przede wszystkim mi się wydaje, tej tu gminy. To było tak. Pewnego dnia w lozrzech do tej izby, ona jeszcze nie wyglądała tak okazale jak dzisiaj, to już wiedziałem, że tu musi się coś dziać. Musimy to pokazać szerszej publiczności. Poza tym, no, miejsce, które uważam, że możemy tu zrobić naprawdę bardzo dużo. Już zresztą rozmawiamy z koleżankami z Wiejskiego Domu Kultury w Grabówce, że chcielibyśmy tu zrobić warsztaty, na przykład pieczenia chleba, ale o tym już my wspomnieli w jednym z odcinków naszego programu. Jak chodzi o promowanie, to widać chyba w moich teledyskach, że zawsze staram się ich realizować w pobliżu swojej chałupy, miejsca Kai mieszkam, bo uważam, że mieszkam w fantastycznym miejscu, pogranicze czterech w zasadzie gmin, w których jest tyle fajnych miejsc, wartych pokazania, i zachęcenie, żeby ich odwiedzić, że byłoby grzechem, jakby my tego nie pokazali, nie zrobili. A jak mam do pomocy tako Starka, to skrzydła mi same rosną. A ja myślę, że fajnie tak, wiesz, w tej izbie, bo ta izba tętni życiem. Bo zaproszasz tu rozmaitych ludzi. Przewija się tu masa takich ciekawych osób, wywiady. Dużo rzeczy się idzie dowiedzieć, co człowiek... A przeszła tam koło jakiegoś pomnika, a coś se tam stoi, jakiś krzyż, ale żaden nie wie, czemu tam stoi, czemu tam powstał, kto go tam postawił. A ty to wszystko przybliżasz, opowiadasz o tej gminie, o tych wszystkich takich zapomnianych niekiedy rzeczach, co by młodzi ludzie już tego nie wiedzą. I to jest bardzo fajne. A ta izba tu, no dusza. Bo ja widzę teraz tu takie zmiany, tu nowe meble, tu ktoś coś przyniesie. I ta izba u tej Starki robi się tako pełno, tako przytulno. Też tak uważasz? Też tak uważam, że to jest takie miejsce, które ma potencjał. Warto go wykorzystać, a żeby go odpowiednio wykorzystać, to też trzeba to miejsce fajnie opakować. I myślę, że przez ten program rozmowy w izbie u Starki to się nam właśnie udało. No i wcale nie przypadkiem, jak Kaziada, to większość się pyta, słuchaj, kaje ta Grabówka, bo my by tam chętnie pojechali. A jak już dojadą na Grabówka, to i chętnie odwiedzą okoliczne miejscowości, o których sporo opowiadamy. No i to jest właśnie to. I ludzie, widzicie, mały, wielki, skromny człowiek, a jak dużo do gminy robi. Starko zaś nie taki mały, 1,76 m. Ale to jest tako
przenośnia. W tej izbie u Starki wszystkiego się o sobie mogła dowiedzieć. Ale też pozytywnie myśla, nie? Bo nie wszyscy ludzie wiedzą, co w tobie siedzi takiego dobrego i wiele jeszcze możesz zrobić, wiele jeszcze piosenek może powstać, wiele teledysków, bo też fajne te teledyski, tu wszędzie kręcisz naokoło, że piękne okolice, piękne lasy, wszystko to widać. Starko, ja o sobie mógłbym dużo opowiadać. Z pewnością moi sąsiedzi powiedzieliby i wiedzą o mnie znacznie więcej niż ja sam o sobie, ale tak to już jest. No, czy mogę jeszcze coś pokazać? Z pewnością ja chciałbym pokazać taki hop, kiedy nie spoczywał na laurach. No i bardzo dobrze. I tak trzymać, nie popuszczać. No i żeby ci życzę przede wszystkim, żeby ci jak najwięcej tych pomysłów do tej twojej głowy przyszło na promowanie tu tych okolic tego, ale może i troszkę dalej, bo Kąsek za to gminą też są piękne gminy, piękne okolice. Jak tu ci się skończy, to zapraszam kajęci. Ja myślę, że razem ze Starką dotrzemy jeszcze w niejedno miejsce i powiem wam, że wcale nie żałuję, że dzisiaj jest 13 odcinek i wszystko zdarzyć się może. Tak. I tak trzymać. Gość muzyczny w izbie u Starki to nieodzowny element naszych spotkań. Z ciekawością zadaję pytania, które pozwalają nam nieco szerzej poznać wykonawcę, którego znamy z radia czy z telewizji. Zanim poznacie mojego gościa, nadmienię, że urodził się w Siemianowicach, a muzyką interesował się od młodych lat. Występował ze Śląską Kapelą Podwórkową Retropaka z Katowic, założył własny zespół, z którym występował na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Pod koniec lat 80. wyjechał z kraju. W roku 2008 wydał swój pierwszy krążek o Śląsku i dla Śląska. Zapowiedzią spotkania z naszym gościem niech będzie ten teledysk. Jak budzik brzmi, przez sen wkrada się. Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Słońca blask i miliony nut zmienił w gwiezdny cud. Już noc skrada się, zwalnia czas. Już za drzwiami stoi sen, a ja szukam wciąż najpiękniejszej z nut, co śpi w duszy mej. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia
wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. I w zasadzie już wszystko stało się jasne po obejrzeniu teledysku. Adam Janosz, czyli popularny na scenie muzycznej Adi, dzisiaj razem ze mną przy stole w izbie u Starki. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Adam, tak na wstępie zadam takie pytanie, czy Adam, czy Adi, jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać? No na pewno, że jest bardziej rozpoznawalny jako Adi, nie jako Adam, aczkolwiek nie przeszkadza mi, jakby się będziesz do mnie zwracał Adi albo Adam, obojętnie. No. W takim razie Adi, od najmłodszych lat zamiłowanie do muzyki. Jak wyglądało to twoje raczkowanie w tym muzycznym świadku? No można powiedzieć, zawsze to będę powtarzał, chyba na wszystkich wywiadach, jakie żech miał dotychczas, zawsze żech powtarzał, że zaczął się bardzo wcześnie, bo mając gdzieś tam 4 czy 5 lat, siadał żech na ryczce, brał żech łopatka z pieca, ja, i już żech w tą po prostu... Ja, to już była ta pierwsza gitara, która jeszcze nie wydawała tych dźwięków charakterystycznych. Ale już były te drigi, ja, i zawsze mi mówiono, co on robi? Mama mi zawsze to, że on będzie jakiś, kurde, chyba muzyk, albo co, on na tej opatce gra, nie? No i tak to się jakoś rozpoczęło, no a później wiadomo, no szkoła muzyczna na akordeon, zresztą z klawiszowcem, no i tak po prostu tak się to przez lata toczyło i do dzisiaj, że został z tą muzyką. Patrząc na twoja biografia, w twoim życiu pojawiło się takich sporo epizodów, o których myślę, że warto wspomnieć. Na przykład wyjazd z kraju do Niemiec. Po co? Na co? Wszyscy wyjeżdżali, to ja też. Czyli Adam, Janosz, Adi, chciał być taki trendy, jak wszyscy. No, po prostu chciałem spróbować czegoś innego. Absolutnie, żeby ktoś nie myślał, że jakimś tam pod względami politycznymi czy coś. Absolutnie nigdy, że się polityką nie zajmował i nie będę zajmował. Nie interesuje mnie, no po prostu wszyscy wjeżdżali, no chciał, że spróbować też może trochę tego lepszego życia, albo aczkolwiek, czy ja wiem, no na pewno lepszy start był jako wtedy jeszcze, bo to 28-letni facet, chciał coś lepiej mieć, aniżeli wiadomo jak było, nie, no ale po prostu to tylko z ciekawości ale też. Ale też myślę, że nie ma co ukrywać, że w tamtych czasach tam było łatwiej. Łatwiej prościej. Start, prościej i start był inny. Lepszy był start po prostu, aniżeli tutaj. Nie? Ale przez cały czas żyłeś tym Śląskiem, ten Śląsk był ci bliski, ta polskość, ta tęsknota za krajem ojczystym, co dało się, nie wiem, nawet usłyszeć. Twoje pierwsze kompozycje, które się pojawiły, to było tak trochę dedykowane dla szerokiego grona, czy do tych, którzy wyjechali z Polski, osiedlili się za granicami, a ta tęsknota za krajem ojczystym przez cały czas była wewnątrz. No na pewno była, bo to wiadomo, że nagle się coś zmieniło i to radykalnie, tak? A całkiem inna mentalność w Niemczech jest i ludzi, i w ogóle życie jest całkiem inna mentalność, aniżeli na Śląsku była. I zawsze był, ta tęsknota jest do dzisiaj nawet, chociaż bardzo, bardzo długo przebywam i często przebywam w Polsce. Ale była ta tęsknota i dlatego, że postanowił zrobić właśnie pierwszą płytę w takim języku śląskim, żeby utrzymać ta gwara. Ja. No i dlatego też płyta o tytule Po Śląsku i dla Śląska, no, która się, myślę, bardzo dobrze przyjęła. Jakżeś sam wspomniał, często teraz przebywasz w Polsce, czyli to od dłuższego czasu mieszkasz w tej Polsce. Tu jest lepiej? Spokojniej? Weseli. No bo można powiedzieć, tu czuję się taki, jakby to powiedzieć, no może nie, może by to bez przesady wolnym, bo tam też jak jest wolny, ale jakiś taki, no całkiem inno, tak jak już wspomniał, całkiem inną taką mentalność jest ludzi. Tak czuję się tu taką taki, otwartość, taki otwartość jest no i taki bardziej pewniejszy, nie? Już nie mówiąc już o jakiejś tam barierze językowej, bo to wiadomo, że nigdy nie osiągnę, chociaż już tyle lat mieszkam w Niemczech, 30,
przeszło. No ale się nie osiągnie tej wolności słowa, tak jak tutaj ja, tam nim się powie, trzeba się zastanowić, nie? Ale czy się dobrze to powie. Tu jednak jest to wolne i w ogóle... A nie jest tak, że ten rodowity mieszkaniec Niemiec, on jakby go gdzieś tam, nie wiem, wywieźć, tak brzydko zabrzmi, ale wywieźć poza granicę i gdzieś tam się osiedli, to on też będzie tak tęsknił za tym krajem ojczystym, no, jak my pewno tęsknimy za Polską, czy my na są pewno tacy wyjątkowi? Ja myślę, że każdy człowiek będzie tęsknił tam, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie jest jego, gdzie jego od pieluch wyrośnięty i przyjaciół mu i w ogóle. I tak myślę, że na całym świecie, że się ktoś gdzieś nagle przeprowadzi do jakiegoś innego kraju, czy na jakiś inny kontynent w ogóle na przykład, tak? No to... To ta tęsknota to, za tym, tak, bo to będzie miejscem z dzieciństwa. Chociażby nie wiadomo, gdzie było, jak było pięknie, ale zawsze będzie się wracało i myślami, i tym, jak to się mówi, sercem, nie? Tam, gdzie jednak te korzenie zostały. Nie? No. Adi, ta twoja dusza artystyczna, ona jest przez cały czas obecna. Szykuje się, w zasadzie już jest przygotowany cały materiał na kolejno czwartą płytę. Z niecierpliwością czekam na ten moment, kiedy zostanie wydano, ale już możesz zdradzić rąbka sekretu. Jaka będzie ta płyta? No ty czekasz, wiesz, cała rzesza ludzi czeka i moich fanów, i miała być już w tamtym roku, no ale wiadomo, jak to wyglądało i tak dalej, troszeczkę pokrzyżowało plany. No ale że przynajmniej wykorzystał, że ten czas na produkcję utworów i tak dalej, tym bardziej, że robię to wszystko sam. Od podstaw, od podszewki, także będzie na pewno już niebawem, bo już jest skończony, już jest materiał, już takie małe szlify, no a jaka będzie płyta? No płyta będzie, ja myślę, że każda moja płyta, ci, którzy posiadają moje płyty, to sami zauważyli, że każda płyta jest inna, znaczy się, każda płyta ma jakiś tam po prostu... Myśl przewodnią. Tak, no myśl przewodnią, tak, myśl przewodnią, jakiś temat. A ta czwarta płyta, chciałbym postanowić, będzie w ogóle całkiem inna, bo będzie naprawdę taki totalny miszung, nie? Taki naprawdę będzie tak zmieszano, że... Bo nigdy żech nie był takim zwolennikiem jakiegoś jednego kierunku, nie? Że tak od pierwszego utworu do ostatniego utrzymane w jednym stylu, tylko się zmienia melodia, ale instrumenty raczej zostają wszystkie na 15 kawałkach, czy coś te same i nigdy żech nie był taki właśnie, że mam taki, chociaż mi już parę osób powiedziało, że ty robisz fajne płyty, bo te twoje płyty nie są nudne. Bo każdy utwór następny jest całkiem inny, tak jakby wzięty w ogóle nie wiadomo czyli z czego. Czyli na tej nowej, nie? Płycie będzie taki miszunk, taki, będzie 17 taki, płyt. Taki wash and go, czyli wszystko, bo do 7, każdego coś miłego. Bo planuję, tak. Z płytami wykonawców jest tak, że z reguły to jest taki trochę sprzedanie swojego wnętrza na tej płycie. No na pewno to jest. Czy ten Adi to jest też taki wash and go? No, taki może być. Celowo naprowadzam na to wash and go, bo nie boję się stwierdzić, że branżowo jesteś taki samowystarczalny. Komponujesz, nagrywasz, realizujesz teledyski i całkiem dobrze ci to wychodzi. Potrzebujesz jednak, jak każdy, swego rodzaju cenzora, czyli ktoś, kto pierwszy posłucha ten utwór, obejrzy ten teledysk. Kto jest takim cenzorem w twoim życiu? Jeżeli chodzi o muzyczne sprawy, no to na pewno jest mój przyjaciel Piotr Feszter, który też mieszka w Niemczech, jest też producentem muzycznym, zresztą znany też i na Śląsku i w Polsce w ogóle. Posiada studio nagrań i to jest taki człowiek, który powie tak szczerze, co by zmienił, co jest źle, albo przynajmniej by poprawić. Tak od serca, bo mało jest czasami ludzi, którzy chociażby było coś zrobione bardzo dobrze, to ja myślę, że są ludzie, którzy uszczypną i powiedzą, nie, ja bym to zmienił tak, ale właśnie jak to zmienia, to wtedy będzie takie niedobre, nie? Jeżeli chodzi o muzykę. No a teledyski, to czasami się tam znajomych, którzy się też tym zajmują, produkcjami w ogóle filmowymi i tak dalej, to czasami tam też się zapytam, czy to jest ok, czy to jak im się to widzi i tak dalej.
No ja myślę, że takim bardzo dobrym to są w ogóle odbiorcy i to są słuchacze czy telewidzowie. Po prostu prości ludzie, oni najlepiej ocenią, czy się podoba to, czy nie. A i przeważnie u producentów muzycznych jest, jak zresztą są o tym wiesz, bo ty żeś jest w tej samej branży, że produkujesz coś i myślisz, kurczę, to będzie hit, to będzie hicior. A okazuje się, że nie. Ten utwór, na który w ogóle nie liczysz, nie liczysz kompletnie, najlepiej go wyrzucić w ogóle, najlepiej go wyciepnąć w ogóle, po co on tam w ogóle jest na tej płycie, no? Okazuje się, że jest hitem. Adi, celowo pytam o ta płyta, o to, jaką ona będzie, bo twój styl do tej pory był takim charakterystycznym. To był taki twój styl. I chociaż niezbyt często widać cię w mediach, jesteś obecny, ale niezbyt często. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla wykonawcy, że nie bombarduje tą swoją osobą, tego odbiorcy każdego pięknego dnia. Ale twój taki fenomen, że kiedy wychodzisz na scenę, jest jakiś koncert z twoim udziałem, to zawsze masz ta wierną publiczność. No to tylko się cieszyć i jest mi bardzo miło, że ta publiczność jest i ona zawsze na każdej koncercie zauważam, że po prostu, chociaż no, bardzo też dużo ludzi mi powiedziało, że ty jak wyjdziesz na scenę, to wystarczy, że rozłożysz ręce i już jest wszystko okej, okay, nie? Ale to każdy ma swoich ulubieńców, swoich ulubionych wykonawców, czy tam po prostu artystów. No tak, tak i ja mam, nie? Ja się z tego bardzo cieszę, no ale przesycać gdzieś tam w mediach, ja wiem, czy to jest dobre, tak żeś określił, no niezbyt dobre. Zawsze twierdza, że zresztą takie mądre powiedzenie od przyjaciela, który zawsze to powtarzał, mniej znaczy więcej. Nie? Więc jo jest. Nie? Także i dla publiczności, tam gdzie zawsze mnie chcą, czy chcą mnie zapraszać i zapraszają mnie na koncerty, to bardzo chętnie zawsze przyjeżdżą, bardzo chętnie się pokazuję. Nigdy jeszcze nie odmówił czegoś. No, takie także trochę przewrotne pytanie. Muzyka jest do ciebie twoim życiem, czy takim dodatkiem do życia? Wiesz co, ja z muzyką, że ja już naprawdę od najmłodszych lat, także można powiedzieć, że to jest takie moje życie. Chociaż pracowałem też i zawodowo normalnie, ale z muzyką, że był związany naprawdę od najmłodszych lat, już w szkoły podstawowej, to zawsze na akordeonie gdzieś tam, Adaś był pierwszy na gdzieś tam na jakichś tych różnych występach szkolnych, tak. I tak to zostało i ta muzyka się ciągnie za mną już naprawdę bardzo, bardzo długo, można powiedzieć, czyli ciężko, od urodzenia. Ciężko byłoby sobie wyobrazić Adigo bez muzyki. No, można by się... A tym samym muzyki bez Adigo. No, zastanawiam się, co będzie, bo latka lecą, ja, i kiedyś trzeba będzie powiedzieć po prostu, tak jak zresztą we każdej branży, obecnie, jakoby to nie była. Kiedyś musisz powiedzieć, zastopować i powiedzieć, no, pożegnać się z tym. Ja, ale zawsze pozostanie to dzieło, tak, to dzieło w postaci utworu, na pewno, który był skomponowany. Zostało przekazane ludziom, słuchaczom czy odbiorcom w ogóle i będzie to na pewno przechodziło z pokolenia na pokolenie, na pewno zostaną płyty, na pewno zostaną jakieś jakokolwiek nośniki czy gdzieś tam w radiach będą emitowane moje utwory, czy od każdego zresztą z artystów, nie? Więc to zawsze zostanie po jakichś tam latach, a był taki Adi, albo jest jeszcze ja, ale już nie działo, nie? Adi, czasami udaje nam się gdzieś razem dzielić scena. Na przykład w Hexter w Niemczech podczas jarmarku świątecznego. Mm. Ten rok też zapowiada się nam interesująco, bo razem wybieramy się, zresztą nie tylko my, ale między innymi Tobi, Mona Lisa, na Chorwację. O tym mówisz. I już się już cieszę, ja już jest spakowany. Nie wiem jak ty, ale ja już... No powiem ci, jeszcze sporo czasu przede mną, żeby się spakować, ale myślę, że to będzie taka bardzo fajna przygoda. Bardzo fajna przygoda, zarówno na pewno. Zarówno muzyka w tle, która nam będzie przez cały czas towarzyszyła, jak i wyśmienita plaża i pogoda, wtedy mamy przecież zamówioną. Tak. Zapraszamy. Nie? I zapraszamy. O ile obserwować Facebook. Chcecie razem z nami się tam wybrać, to wystarczy śledzić
profil facebookowy, najlepiej Tobiego z Monachium, a tam już dowiecie się wszystkich szczegółów. Adi, dziękuję Ci bardzo serdecznie za poświęcony czas, za to, że podczas tej dzisiejszej pogawędki w Izbie Ustarki udało nam się pokazać tego Adiego trochę z innej strony. Nie tylko tego śpiewającego na scenie, ale łyknąć odrobina tej prywatnego życia. Bardzo mi miło, dziękuję Ci, Tomku, za zaproszenie. Można kogoś pozdrowić, tu wszystkich pozdrawiam, wszystkich fanów pozdrawiam ja serdecznie i co mogę życzyć, w dzisiejszych czasach się życzy i do zdrowia przede wszystkim. No i zapraszam na moje koncerty, jeżeli takowe będą, serdecznie zapraszam, piszcie, obserwujcie Facebook, na pewno wszystkiego się dowiecie. Prawdziwy showman, drodzy Państwo. Dzisiaj razem z nami w Izbie Ustarki Adi, czyli Adam Janosz. Życie dla jednych jest bajką, dla innych to zły sen. Mijają cię na ulicy i widzisz ich w każdy dzień. Podejdź, podaj pomocną dłoń, tak niewiele kosztuje to. Drobny gest, który uśmiechle, dobry los kiedyś oddzięczy się. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Więc uśmiechnij się, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Słońce dla jednych tu świeci przez cały okrągły rok. Dla innych ulewne deszcze, nieszczęściem każdy krok. Serce na swojej dłoni nieś, jego ciepłem dokoła dziel. Poczuj, jak pięknie jest tu być, łatwiej żyć, kiedy smutku jest mniej. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj, szczęście nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech zagości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Płyty wykonawców, którzy goszczą w programie Rozmowy w Izbie Ustarki, można nabyć w sklepie internetowym www.śląskiepłyty.pl. Uff, odetchnąłem z ulgą. 13. spotkanie w Izbie Ustarki dobiega końca. Jak mogłaby sugerować liczba 13, mogło być pechowo. Wcale tak nie było. No, może poza małymi chochlikami w postaci podmiany kadru przy rozmowie ze Starką. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne spotkanie już za 2 tygodnie. Obiecuję, że znów będzie muzycznie, miło i regionalnie. Kłaniam się nisko, Tomek Ciba.